Hej, z tej strony Dyku i kontynuujemy przygody w Satysfactory. I na początek wiecie co, doszedłem do jednej fajnej rzeczy. Skoro ja mam odblokowane schody, to czemu by z nich nie korzystać? Więc to było chyba w fundamentach i mamy takie. Biorę te. Może inaczej. Ja bym postawił sobie tu platformę jedną w ten sposób. To nie, że jest z roślinami. O, i tu byśmy mieli takie jedne schodki. Działają? Działają. Pięknie. I o to mi chodziło. I teraz drugie. Postawimy sobie gdzieś w tym miejscu. Czemu teraz nie mogę, żeby przylepiło mi... A, to mi zmienia rodzaj na rampę. O, było. Jak ja to zrobiłem, że to lekko w dół poszło? Zróbmy to inaczej. Moment, to jest... To ma być w tą stronę. Elegancko i tu usuniemy sobie jedne. Okej. Okay. No i to mi się podoba. One i tak później nie będą aż tak potrzebne, jak będziemy mieli jetpacka. Teraz nie mogę całkowicie ze schodów zrezygnować, ale póki co sobie takie zrobimy. Mam trochę miedzianych blach, to polecimy tam. O, jesteśmy na dole. Mój projekt przewiduje 50 budynków do zasilenia energetycznie. To by nam dało 4,5 MW energii. Kurczę, o. Prawie wyszedłem. Tą stroną. Elegancko. Tu jest budynek pierwszy. Ja tutaj jestem. Aj. Jestem w stanie przyłączyć kolejne budynki. Tylko zbudujmy sobie kolejne techniczne panele. Teraz tak, tu byśmy sobie zrobili jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Czy ja na pewno dobrze to policzyłem? 120. Tak, dobrze jest policzone. ...240, 480. No, wszystko jest dobrze. Teraz połączmy tutaj rury.
zróbmy jeszcze łączenia. Źle zrobiłem. To miało być na tej wysokości. I połączmy tutaj taśmę, znaczy rurociągami. I przydałoby się to tutaj zasilić jeszcze. O, a co to nie mogę postawić nagle? Słupka. I teraz tak, ten jeden usuwamy. Kurczę, mogę tu. Dobra, niech będzie tutaj. Bo ja od tego bym chciał. Postawić to. I dopiero od niego łączyć całą resztę. Raz, dwa, trzy. Okej, i tu mamy już zasilone 24 budynki. Tu już trochę pokasujmy. Szczerze powiedziawszy. To ja mogę postawić tu jeden. Drugi. Kolejny. Gdyby jakoś... Nie, tu i tak by musiało być wyjście, nie? Albo niekoniecznie, bo możemy równie dobrze między tymi postawić słupek. Jeśli tutaj od razu w górę by było. Może trochę miejsca marnuję. Ale to nic. Niech będzie na tym łączeniu. To na klasę drugą i to też na klasę drugą. I teraz mamy 36 maszyn zapewnione. Czyli będziemy robili po 6 maszyn na stronę i 6 po drugiej. Skoro my to tak jak fajnie idzie. Tutaj już będzie mała kombinacja, bo może bez takiej kombinacji mamy duże jezioro nawet. To byśmy dali po tej. To
abyśmy dali tutaj. Wiecie, bez ścisku. A to będzie więcej niż 4500 MW. Tego jestem pewien. Nie mam więcej miedzianej blachy, więc więcej nie zrobię. Tu jest 12, 12, 36, 48 bym miał bloków. W sumie mogę się pokusić o 60 bloków nawet. Jest tam jakaś myśl zawsze. I wiecie co? Tą kładkę techniczną chyba bym tu zostawił. I od niej byśmy tutaj mieli te wszystkie może linie. No, zróbmy sobie tu kładkę techniczną. Taką prostą, ładną. O, i coś takiego bym zrobił. To nie będzie schodkiem. To zrobimy tak. Ja jeszcze nie wiem, jak będę chciał te rury pociągnąć. Nie wiem, jak będę chciał pociągnąć te wszystkie transportery. Więc ja na razie tego nie robię. I chyba te ścienne gniazdka będę musiał kupić tej klasy drugiej. Bo jak której mam? Chyba za złe postawiłem energia. No, klasy pierwszej postawiłem. Czyli będzie trzeba kupić drugiej. To będzie miało wtedy więcej sensu. No i cały czas się zastanawiam, czy ja chcę robić tunel techniczny. A teraz tak, schematy i elektrownia. Jestem w stanie postawić, nie jestem w stanie postawić, bo brakuje mi blachy. Ale jedno, co bym chciał sprawdzić, to tak. Tu powiedzmy były trzy. Z tej strony były trzy. O! Tu nam większa platforma nie jest potrzebna. Przynajmniej w tą stronę. Tylko strasznie ciężko to takie wielkie postawić. I w tą stronę też powinno wystarczyć, więc jest bardzo dobrze. Czy tu też jest dysk? Po dyski też będziemy musieli się w końcu zacząć wybierać. Ale na razie to mi zależy, żeby mieć ten jetpack zrobiony. Bo bez jetpacka to nie widzi mi się eksplorowanie gry. Ale możemy zacząć wracać, żeby aktywować fazę trzecią. Jeszcze mamy chwilę do ogarnięcia trzeciej fazy. Więc ja tutaj zamierzam lekkie porządki zrobić. To jest pełne. Może od góry. Tamte może też od góry weźmy, będzie ładniej.
Ten też od góry piękniej będzie. Gdzie to wszystko idzie? Co to wszystko łączy? Zróbmy to do klasy drugiej. No bo inaczej to usuniemy. Oho, narobiłem problem. To bym usunął, bo bym przyłączył stąd. To ogólnie by mogło pójść pięterko wyżej. W klasie drugiej. Trzymam to. To powinno być. To bym chciał mieć wpięte od razu do fabryki. Tymi małymi się nie przejmuję totalnie. W tym wypadku mógłbym chyba skasować te dwa. Tylko teraz tak, czy mi się włączy? To się zgadza, to też się zgadza. Tu nam wywaliło korek. Ciekawe. To już jest naładowane? W pełni naładowany, zgromadzony ładunek, no. Co tu tak zawsze strzela? Mam miedziane blachy. Spodziewałem się większej ilości kuponów. A to jeszcze nie jest ten etap, gdzie to będzie nam wszystko ładnie spływało, bo tu dużo rzeczy jeszcze nie jest zapełnione. Na przykład tutaj. Ostatnie dwa jadą. Tam to sobie dojedzie, my to pokasujemy. Jest 1000 na 1000. Ten już nie wiedzie. Załadunek. Welcome to the Project Assembly Pioneer Progress Presentation. Congratulations, the Phase 2 project part shipment is now ready for delivery. On delivery, Phase 2 will be completed and the construction dock will be constructed. After completion of Phase 2, the technologies of Tiers 5 and 6 will become available in the hub. These might feel intimidating after your previous experience, but rest assured that you would not be here if you were entirely incompetent. Highlights are oil production, railway transportation, the jetpack, and many more. Completing Phase 3 of Project Assembly is your next main objective. Just remember to focus on producing and delivering the project parts, and Fixit's faith in you will be strengthened. Kratownice chcą ode mnie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało.
Phase 2 of Project Assembly completed. You have been performing more adequately under pressure and are closer than ever to saving the day. Perhaps you were the right choice for the job. Time will tell. You will now enter Phase 3 of Project Assembly. Continue as you are, and there should be no issue. For humanity, for Fix It. No nieźle, coś się tam ciekawego buduje. Kratownicę gdzieś miałem, to by mogły zacząć wyjeżdżać. Na klasie drugiej. Proszę bardzo, bo to robimy, więc to niech tam leci. Czy taka już nam chcą dać? Super. No i mamy ropę do sprowadzenia zapewne. Zobaczmy, plecak odrzutowy, silniki są potrzebne. Czy ja robię silniki? Moment, ja nie robię silników na stałe. Kreator schematów drugi. No kurczę. Energia naftowa, generator paliwowy, ale raczej nie będę chciał iść w generatory paliwowe. Tu są dość istotne też rzeczy. Taśmociąg klasy czwartej. A nie ma... Są rurociągi. O kurczę. Strasznie późno to chcą nam dać. To jest potrzebne. Na pewno nie produkuje silników na stałe. Kupuję 50 silników. Bo chcę jak najszybciej blokować ten schemat. I zwłaszcza, że ja bym chciał... Czemu to stoi w miejscu? Czy tu brak... Tu chyba mi połączenia brakuje. Nawet taka straszna cisza jest. Przewody gdzie były? Tam potrzebujemy jeszcze 400 minimum, czyli dwa sloty idą. Tą trójkę to sobie padrujemy. Dwa sloty dla siebie. Jeszcze potrzebujemy blachy sporo. Ile jej tam jest potrzebne? 600, czyli trzy sloty idą na górę. Trzy sloty dla mnie. Czyli tutaj gdzieś mi się to rozłączyło. Czemu to dalej nie działa? Nawet nie zauważyłem, kiedy bezpieczniki wysadziło. No i jest. Plecak odrzutowy gotowy. I 3 sloty dla mnie. Milestone reached. Fix It has granted you the power of flight, provided you have a jetpack and the appropriate fuels. The jetpack refuels automatically while you are standing on a surface, and different fuel types will affect the jetpack's functionality. With this increased versatility, you will no doubt achieve efficiency levels previously unheard of.
Dobra, teraz mam nadzieję, że wszystko jest podłączone. Bo strasznie nabroiłem, usuwając te wszystkie połączenia na dole, żeby zrobić czyściej. Teraz tak, ważny cel. Przetwarzanie ropy byśmy zrobili. No i tutaj mamy z powrotem... A, nie mamy rakiety, to nie wrzucę. A dysk się przetworzył? Ulepszenie pioniera. Kuszą mnie strasznie. Porównajmy sobie przepis. 22,5 blachy. Może tak, 6, 52, 3. O, może faktycznie na minutę. Zapiszę to sobie. Okej, okay, możemy użyć blachy. W sumie efektywnie 11, czy tam ileś tam było, nie? 11,5. I 200 śrub. Nie, 11,25. Tylko czy co mi będzie potrzebne do robienia silników? Tak, idziemy w to. Papa, 6 punktów ekwipunku, czy tam 6 slotów. Mamy jeszcze jeden dysk. Ale na wszystko nas będzie stać, bo to jest jedna rzecz, którą chciałem sprawdzić. I dysków jest więcej, niż my fizycznie jesteśmy w stanie blokować wszystkie receptury w świecie gry, więc nic nie stracimy. Przerzuciłbym od razu te rzeczy. 500 blach, tego nie będę miał. Znaczy, że silniki zaczniemy produkować. To robimy tutaj sobie miejsce na nie. Bo ja nie kojarzę, żebym miał jakieś takie miejsce do tego dostosowane. Teraz jest to, co ja chciałem to zrobić z myślą o mojej całej fabryce. Jest potrzebny łącznik taśmociągów, który wyjdzie mi w tą stronę. Potrzebujemy taśmociąg na prosto, który się dołączy tutaj. To robię tymczasowo. I to ma zmienić zawijas. Bo ja silników na pewno nigdzie nie robią. Teraz poproszę monter. I poproszę inteligentny rozdzielacz.
Teraz będę potrzebował inteligentny łącznik, znaczy łącznik zwykły. I tu będą miały być robione silniki. Na lewo ma iść wirnik. Tu nadprodukcja. Tutaj wciskamy nadprodukcję i tam jak idzie wirnik. To miał iść tutaj. Kurczę, co miało iść? Stojan. Elegancko. Dajmy na drugiej. No i tak to miało iść docelowo, ale to sobie po prostu będę robił z tego miejsca jakoś. I to też będzie fajnie zrobione. Tylko tutaj tak jak widzę, jakby mi się to troszkę przytykało powoli, chyba. Dobra, podłączmy prąd. Bez prądu to nic nie zrobimy. Pytanie, czy to działa. To chyba nie zadziałało. Przy tym trzeba się spieszyć, bo mogą być problemy później. O, teraz działa. To też trochę nam odciąży linię, że przepuści nam tutaj, przepustowość zwiększy. No właśnie, tu już się przytyka. Jak najszybciej będę potrzebował klasę czwartą już. Moja główna linia nie wytrzymuje. Stojany 2 sztuki. Wierniki 7. Niech to idzie sobie swoim życiem, swoim tętnem. Stówkę mam. Rurk trochę bym dobrał, bo mam strasznie ich mało. Jak będę coś chciał stawiać, to może mi ich zabraknąć. 2 sloty poproszę. Tych cegiełek też bym dobrał. Tych belek żelbetonowych. Kurczę, ja je robiłem tu chyba. Tą jedną sztukę wywalimy. Braknie jej blach miedzianych. Miałem 4 silniki już. Wiecie co? Ja chyba zwiększę produkcję blach miedzianych. Tak, żeby 15 na minutę dodatkowe było robione. Tylko chcę dorzucić to, co już mam. Bo mi dużo miejsca to zajmuje. Czyli to. W sumie źle idę. Powinien pójść tędy.
i tędy. Ale tu są robione blachy, tylko jest 10 na minutę. Mi brakuje miedzi, tych sztab miedzianych. Piętnaście? 20. Piętnaście? 20, 35. Czyli blachy potrzebują tyle. To tu zmniejszmy do 8. Siedem i pół. Jeden konstruktor, jeden piec. Miedziana blacha, sztuk 20 i tutaj też byśmy robili 20. 21 dla bezpieczeństwa. Ładnie przyłączone. Trochę rzeczy wezmę, których na pewno bym nie chciał wziąć. I musimy się spieszyć z tą linią. I tu już mniej. Czyli mamy teraz 17 blachy robione, niech się tak robi. Nie powinno być problemów. Stojanów mamy 10 na minutę. Gdzie ja robiłem teraz wirniki? Wirniki... Właśnie, gdzie ja robiłem wirniki? Ale mamy dysk. Mokry beton, wapno, woda. Szczerze mówiąc, nie chcę. Kryształ, węgiel i tak dalej. A normalnie robimy z kryształu. Też tego nie chcę. Ponownie przeskanuj. Tego nie chcę. Weźmy to. Normalnie to z czego robiliśmy? Ze śrubek. Teraz mamy troszkę oszczędności na żelazie by było. Ale nie będę modyfikował tych moich istniejących już linii. Bo nie na tym to ma to polegać. Te stare linie już zostaną tak jak są. Wtedy jedynie chciałem śrubki zoptymalizować. Tu są stojany. A, wierniki tu były. Wierniki idą 12 na minutę. A silnik ile potrzebuje? 10 na 10, czyli stojanów mamy na styk. Zasilę obiekt w stojany. Bo to nam powinno pozwolić na bezproblemową pracę.
Na razie to tak zostawiamy. Ale już mamy 29 silników. A 31. Bo dojechały. O, mogę zrobić pecek odrzutowy. Pięknie. I załóżmy sobie na plecki. Jej, w końcu. Tylko na tym paliwie to trochę może być niefajnie. Zabieram paliwo, kasujemy jeden budynek. Mam nadzieję, że to nie będzie problemem. Jej, jak mi tego brakowało. Tylko no, wysoko sobie nie podlecę. Ale tak po fabryce już będzie fajnie podróżować. Czyli jak zrobiłem przetwarzanie ropy, to ja będę musiał zacząć robić gumę i plastik. Bo tutaj będzie potrzebne nam 200 gumy. A turbopaliwo było tutaj z drzewka z mamu. Jest potrzebny dysk. Zwarty węgiel. Dwa dyski bym musiał załatwić. No to i tak potrzebujemy do turbopaliwa plastik produkować, czyli przetwarzanie ropy. Czyli to nie będzie problemem, ale problemem będą ciężkie ramy. Przykład jak zrobimy ramę i logistykę, to już nie będzie problemów aż takich. Zastanawiam się, czy by jeszcze więcej tego nie generować. Tych... Mam blach metalowych. Tutaj de facto mam zapas. W sumie jak będę chciał rury jeszcze potoczyć i tak dalej. Dobra, stawiam jeszcze jeden. Na tym samym schemacie oparty. Czyli tutaj 21. Na pierwszej. Wiecie co, nie chcę tego mocno dziabać. Więc ja sobie tu postawię, o, na tej linii. Tu zrobię drugą. A, to jest źle postawione. Na pierwszej. Na drugiej. Tak dla bezpieczeństwa. I tutaj na trzeciej klasie. Mam nadzieję, że żelaza wystarczy. Znaczy nie zależy tylko miedzi. A nie powinno być z tym problemów. Tutaj nie ma wybrane, co ma być produkowane, czyli blachy będą. Dobra. Niech się robią. Bo będzie teraz nam od groma potrzebne. Do naszego mega bloku energetycznego blachy są potrzebne. Są potrzebne, żeby ropę przynieść
gdzieś z tego obszaru. Stąd już widziałem te złoża ropy, więc one są gdzieś tutaj. Może troszkę bliżej. Więc spory kawał będzie trzeba tego transportu załatwić. I właśnie jeszcze jedna kwestia, jak stoimy z prądem. Powoli na granicy. Ale na dociągnięcie ropy powinno nam wystarczyć. Powiem tak, bez blach na razie nie mam co robić. Bo ani sobie tam nie pobuduję dobrze tamtego megabloku. Mógłbym stawiać już jedynie linię z węglem. Ale najpierw wolałbym postawić wszystkie bloki energetyczne. A dopiero później myśleć o węglu. Mamy krok zrobiony. Milestone reached. Crude oil can now be extracted and refined to produce various industrially beneficial parts. The byproducts of these processes will require careful management, but a capable pioneer such as yourself surely understands that. To improve efficiency, pipelines can now be optimized with valves to limit and balance their throughput. These were initially left out because Fixit did not want to overwhelm pioneers with complex pipeline management, but they have since been re-added after my impassioned defense of your capabilities. Ograniczenie przepływu? To jest chyba coś nowego, zawory. Jeden kupon będę mógł mieć tutaj, to byśmy sobie odblokowali te taśmociągi klasy czwartej, bo i tak nie pamiętam, co by było nam potrzebne. Co nam nowego doszło? Koksik naftowy. Pozostałości ciężkiego oleju, płytki drukowane, plastik. Żywicy albo z ropy bezpośrednio. Żeby żywicę robić, no paliwo tutaj by szło. Też przydatna rzecz. Paliwo możemy robić też z resztek, widzę. Rafineria. I ekstraktory. O, ekstraktory mogę stawiać już. Silniki są potrzebne, więc to nie problem. Ekologistycznie potrzebujemy od groma blachy. Wierniki mam. No i teraz jest konkret tej blachy. Szybko to leci. Ale kratownicę bardzo szybko zrobimy. Dobra, wiecie co, ja nie będę przyciągał odcinka bezsensownie. I zobaczymy się, jak trochę tych blach zbiorę. Bym chciał ich mieć tak minimum z 1000. A przetwórstwo ropy to myślę, że sobie zrobimy gdzieś tutaj na tej polanie. Miejsca. Może nawet sobie zrobimy tutaj jakieś takie pięterko. Tu byśmy zrobili wejścia.
i poprowadzili sobie w tą stronę całą fabrykę rafinerii, nie? A kanał powrotny w radiacji, jakbym potrzebował te składniki gdzieś w fabryce u siebie, to gdzieś tędy się pociągnie, albo tutaj dołem. I tam pod kontenerami by było można to ukryć. Taki jest następny plan. No, a tymczasem grał z wami Deku, zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka, komentarz. I widzimy się w kolejnym odcinku na przetwórstwie ropy. Hej, hej!